Witam was bardzo serdecznie, jestem Silverek, a to jest kolejny odcinek Hard Rock Apocalypse. No i cóż, aktualnie jesteśmy w Argenie, w miejscu, gdzie z tego co ja rozumiem, albo przynajmniej w okolicy miejsca, z tego co ja rozumiem, gdzie przybywa Alex, czy tam Axel, pewnie pamiętam, jak się już nazywał, zabójca naszego ojca, którego musimy tutaj koniecznie dorwać, a przynajmniej domniemany zabójca naszego ojca. Mam takie wrażenie, iż wiadomo, że ta gra ma tutaj swoje różne twisty fabularne, więc diabeł wiecznie nie okaże, że ten Axel to tak naprawdę jest spoko typ, a tak naprawdę tam wiadomo, ktoś inny zabił, ta cała Alice nas na przykład to kłamała, diabeł wie, co nam się ogólnie może dziać. Wybaczcie za takie malutkie pojąkania tutaj, ale po prostu godzina jest całkiem późnawa, no i no cóż, no po prostu, no mój mózg nie działa jak powinien i moja postać stwierdziła, że nie chce jechać w tym kierunku, a ten kierunek to jest kierunek prowadzący do Librium. Dlaczego nie chcesz jechać tą drogą do Librium? Panie, ja tu jakiś kurczę, panie, spisek wyczuwam, wie pan co? Ja tu jakiś kurczę, no, ja tu wyczułem jakąś kryjówkę pewnego Axela albo coś takiego. Ja tutaj czuję taki swąd. W ogóle jestem ciekaw, jak my się dostaniemy do tego, do całej tej naszej Wielkiej Brytanii jakąś łódką, czy jak? Wiem, że tam mamy się koniec końców dostać, ale w sumie no tak... No, może być problem po morzu jechać. Też to chyba niezły kawałek jest, tak mi się wydaje. Chociaż jak patrzę, jaki kawałek my już tutaj przejechaliśmy odtąd dotąd w ciągu takiego czasu, to... To mi się wydaje, że jednak przejechanie morza mogłoby być dużo prościejsze niż tutaj jakikolwiek sens by to miało. Jeżeli chodzi o poziom trudności. Co, jakieś dwa baraki albo coś takiego, czy dwie wieżyczki. Co to jest? Dwie wieżyczki. Barykady nawet, a to byłem pomiędzy tym wszystkim. Sobie je rozwalmy, bo czegoś pilnują one jeno. Jakieś skrzyneczki. Tam chyba jakieś miasto w tle widziałem, albo dziwne formacje skalne. W tej grze formacje skalne często są aż tak dziwne, że ja pierniczę, w ogóle kwadratowe skały. I widzę, że... Koniec końców nie sprzedałem tego ekwipunku, co ostatnio miałem. Świetna sprawa z mojej strony. Cóż, w takim razie weźmy to, jest troszeczkę droższe, a to co tańsze zostawmy. O, tak możemy mniej więcej jechać. Załapałem się na lód, którego w większości nie sprzedam. Hurra! I to miasto, które tam widzimy, to może być to cała Marezja. Ja nie chcę podjechać, ale jak powiedziałem wcześniej, przed wyborem strony konfliktu lepiej się rozejrzeć. W ogóle tam jakąś skałę z antenką. W sumie no, norma, że jakaś antena jest na wysokości, ale Kolejna skrzyneczka położona na środku pola. I w niej kolejna mechaniczna część. Oczywiście się winimy sobie za paliwo, bo jednak te mechaniczne części od tego paliwa są sporo więcej warte. Tutaj są maszyny, ale patrząc na to, że maszyna ma taki sam rozmiar jak karnister paliwa, to jest kapka podejrzane i... Derp. Derp, 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 derp. Widzę, że gra wyraźnie chce mi powiedzieć: stary, tędy nie przejedziesz. A dlaczego? Nie przejedziesz, ale coś tam ukrywacie? Nie. Nic tam się złego nie dzieje, stary. Nie, po prostu nie przejedziesz i te, no wiesz, tak. Tak, tak, dla zasady. Dla zasady niewidzialnych ścian, po prostu, no nie możesz i tyle, no wybacz, stary, no. Gra coś perfidnie przed nami ukrywa. Tam nie chciałam je wpuścić, tutaj jakoś nie mogę przejechać. Coś mi tu śmierdzi, coś mi tu śmierdzi. Skrypty, kurczaki, pieczone skrypty. I dotarliśmy do Tuskanii, czyli to jednak nie było to miasto tam questowe. Ani żadna formacja skalna tym bardziej. I co, mogę tu jakoś zaparkować? Nie wiem, to jest centrum, czy to nie jest centrum, bo to jakieś takie... rozległe to miejsce się wydaje być, bo to nie jest centrum, to jest bardziej w górę. Bo nieco, że każde miasto ma swój własny styl, to jest akurat bardzo, bardzo fajne. O, brama jest, okej. Okej, spodziewałem się, że to miasto jest ciut mniejsze. Macie coś fajnego na sprzedaż, KPW, kirapiery, wektory, nic ciekawego dla Silverka. 10 tysięcy jest za maksyma, może to jest szturmowy i śmiercionośny. Tak, posprzedawajmy zbędny chłam i zobaczmy, czy może jakieś nowe pojazdy mi tu oferują. Nie, tylko stary, zwykły Uralik, a może jakieś nowe części do Urala, chociaż nie wiem, czy jest sens na nie pieniądze wydawać. Lordem chyba aktualnie dysponuje, nie? Tak, lordem dysponuje. O, święty rycerz! No, to jest kapkę lepsza część, ale mi się wydaje, iż nie ma sensu takie małe przydle pieniędzy wydawać. Mają też świętego tygrysa na tyła. No, też nie, bo jeszcze mam mniejszą ładowność, tym bardziej nie chcę. Nie chcę, nie chcę, po prostu nie chcę i tyle, nie chcę zmniejszać ładowności niepotrzebnie. No i tak, co wy tu jeszcze macie? Macie miny, na przykład tą stabilność.
chcę w ogóle aktualnie? 20 do momentu obrotowego. 20 do prędkości, 15% do sterowania. Ale drogie to strasznie. Broni wybuchowej, nie? W ogóle muszę sobie te ulepszenie zastąpić za jakiś bonus do energetycznych, skoro mam teraz Odyna jako pierwszą broń. I w ogóle wszedłem do miasta, sprawdziłem sklepy i tak dalej, ale pokazać już tutaj z barmanem zapomniałem. Nie potrzebujesz moich usług? Oż ty draniu, no kurczę, jak powiedziałem właśnie wam wcześniej, coraz mniej jest tych pieprzonych misji. Wcześniej praktycznie co miasto, to jakiś poboczny quest, jakieś nie wiadomo co, jakieś coś fajnego, jakiś secret, jakaś tam gadka z jakimś kościem. A teraz, czym dalej, tym tego mniej, co mi się strasznie, to strasznie nie podoba, bo ta gra coraz bardziej traci klimat, traci ten taki efekt zapchanego świata, wydaje się wszystko takie puste, po prostu tutaj włożone, żeby było, żeby przedłużyć po prostu dystans między czymś, między punktem A a B. I no, to jest po prostu niefajne, w ogóle to jakaś, a, bo to jest lokacja morskich wrót, może dlatego tam nie byłem w stanie przejechać do Wahat. A, zapewne i tak tam mnie nie wpuszczą, więc nie będę próbował. Po co mam tam jechać, jak mi... Powinienem pić pewnie tam karteczkę w stylu nie, pojedziemy tam chwilowo, bo nie mamy lepszego tutaj rozwiązania. O kurczę, Hunter jest bliska, niedobrze. Dlatego właśnie odpaliłem tutaj mojego pięknego Zeusa czy Odyna? Chyba Zeusa. Zeus jest ta broń energetyczna. I zebraliśmy sobie maszyny i paliwo, a mój ukochany Ural z jakiegoś powodu postanowił nie skręcić mnie tego, że trzymałem wyraźnie klawisz D. No cóż, jestem ciekaw w ogóle, czy tej gry można kierownicę podpiąć, a raczej kierownicą by się kapkę niewygodnie strzelało. To mógł być mały problem. Ale kurczę, no to właśnie błąd tej gry. To powiem się może z tym nie motoslowania kierownicy, wtedy by się fajnie w tą grę grało. I co my tu ciekawego mamy w tym mieście natomiast? Niestety nic, a szkoda, bo w którymś tam mieście widziałem wcześniej turbo na tyły, no ten socik tutaj właśnie w tym miejscu. Miny mnie nie interesują za bardzo, ale turbo jak najbardziej. Witaj wędrowca, naczelnik, co słychać? Wyobraź sobie, że wszystko w porządku, w tej chwili nie potrzebujemy twoich usług. Cóż, szkoda, zajrzę kiedy indziej. Świetnie, świetnie. Jak powiedziałem, świat pusty jest jak przeciętna walka Barbie. Nie wiem powiedzieć co innego, ale chyba każdy wie co miałem powiedzieć, więc no coś. No cóż, nie będę obrażał kobiet ogólnie. Bo jeszcze któraś się obrazi, co będzie. Z pustych kobiet. Bo nie tylko kobiety są puste i to nie mam na myśli bynajmniej charakteru. Mam na myśli zupełnie co innego. Mam na myśli tonę makijażu. Chociaż w sumie to, jak to się mówi, niektórych kobiet z makijażu lepiej nie widzieć, bo to się może skończyć, no, chęcią wydubania sobie oczu. No ale cóż, to jest jednak rzadkość. Nawet w Polsce na takie rzeczy raczej ciężko tutaj natrafić. No ale podoba mi niektórych krajach jak najbardziej. Kobiety czasami są tak brzydkie, że jednak no po prostu człowiek ma ochotę swoje oczęta zamknąć. Stąd oczywiście zresztą mężczyzna, ale no wiadomo o co chodzi. Mężczyźni to ogólnie jakoś szczególnie piękni nie są. Przynajmniej ja tak sądzę, może tylko, że nie jestem gejem, ale... Ciężko mi stwierdzić, bo ktoś z was był gejem, to by się ten temat wypowiedzieć, ale no... Cóż, potrzebuję opinii prawdziwego geja. Jest taki jeden na YouTubie, ale w sumie to ja mówię, czy to gej, czy nie gej, więc no tak prosić go o opinię, czy byłoby kiepskim pomysłem. Bo to jest bardziej troll, aniżeli gej tak naprawdę, więc no, cóż. No. Problematyczna sprawa, będzie miał być szczery. Dobry, panie człowieczku. Chcę teraz do koszar sobie wjechać, tak? Natomiast to się nazywało koszar, nie, klasztorem, a nie koszarami, boże. Czytałem koszara, tu klasztor pisało. Mądry silverek. Dobra godzina, dobre pytanie. Przeorysza! Boże jedyne, cóż to jest za słowo? Witam cię, zgubiona duszo. Widzę, że pustka w twoim sercu musi zostać wypełniona wiarą. Pomóż temu kościołowi, a zostaniesz błogosławiony. Nie wiem, czy tego potrzebuję, ale co dokładnie chcecie, żebym zrobił. Równowaga duchowa naszego zgromadzenia została zakłócona przez dwóch pogan, zdrowiających umysły naszych ludzi herezjami. Zabij heretyków i przynieś mi ich głowy, to przywróci duchową harmonię naszym ludziom, a ty otrzymasz błogosławieństwo i hojną nagrodę. Chętnie pomogę kościołowi za to. Nagrodę oczywiście. Grzesznica Daria. Masz dla mnie jakąś pracę? O, Sven Łowiecki, fajnie. Teraz w szatkę możecie znaleźć wrogów i będzie masa pieniążków dla Silverka. O, jeszcze przydałoby się naprawić, nim pojedziemy. Ej, tu jest... Tu nie ma naprawy? Oh shit! Seriously? Bez naprawy? Wow! Wow, bez naprawy? To nie jest, że pierwsze miasto w grze, które nie ma naprawy? Wow, mniejsza. Sven Łowiecki, zabij poganina, zabij heretyka. Aha, heretyk jest tutaj, a poganin jest gdzie? Poganin. A
A poganie jest o Boże jedyny. Mnie tutaj będą ciągać po całym świecie dranie jedne. No cóż, ale jakiś side quest, no czekałem, że tego side questa nie ma, więc mam, hura. A ten kitor w ogóle śmieszny jest, wow. Ups, przepraszam pana. Przepraszam, że pana potrąciłem, ale jakoś tak, no wie pan, no, no przypadki chodzą po ludziach, no. Sorry. Sorry. Jesteś tylko NPC-em niestety. Jesteś tylko i wyłącznie NPC-em. Musisz już zginąć czasami, no. Takie życie. Właśnie wjechałem w górę i zabrałem sobie większość punktów zdrowia. O, w ogóle ten poganin w całkiem ciekawym miejscu się umiejscowił, jednakowoż ja tutaj wczytałem sobie grę. Bez szczególnej przyczyny, tam wcale nie zaciąłem większości punktów zdrowia, która mi pozostała, waląc się w górę. Nikt tego nie widział. Okej, okay. Cel na horyzoncie, zdychaj. Pom, pom, pom. Jej, zabiłem poganina! Super ciężka misja, szkoda tylko, że nie ma możliwości naprawy teraz, ponieważ jest ta super opłacalna misja właśnie z tym z zabijaniem, a nie mam jakiejś tutaj sobie miała stakować, nie mam kogo pozabijać, żeby tutaj zwiększyć jej łup za nią. I ten gość miał, no może jeszcze coś ciekawego poza tym i znowu w coś wjechałem. Huru! Viva dla wjeżdżania w niepotrzebnie w jakieś dziwne rzeczy. I w tym kierunku wątpię, że coś ciekawego było, bo tam jeszcze przejazd do innej lokacji, więc pójdźmy teraz sobie w tym kierunku. Zobaczmy, czy tutaj coś ciekawego się kryje, czy może jednak nie, bo w sumie, któż to wie. Jej, nie czuję jak rymuje, Boże, to był potrójny rym, wow, potrójny rym znikąd, po prostu to tak sobie, jej. Cóż za wyczyn po prostu, no, mniejsza o to. Mało to kogo interesuje. No może poza tymi gościami, którzy chcą mnie właśnie teraz zabić, a jak na fakt mojego zdrowia, to nie powinienem z nimi za bardzo walczyć. Chociaż ucieczka też widzę, że nie jest zbyt mądrym pomysłem, bo strzelają we mnie jak co. No cóż, no cóż, już tutaj poskładałem pojazd kropelką i aktualnie możemy jechać dalej. I poza tym także, jak to mówi Konfucjusz, człowiek świnią się urodzić nie może, ale jak najbardziej zostać nią może. Takie mądre teksty z mojej strony. I znowu właśnie a propos świn, świniamy na plecach. Właśnie a propos nich ten cały testat powiedziałem, żeby tak myślałem, że ktoś mi się zespi i blady na miejsce, tak po świńsku. Gdzie jest mój pojazd w sumie? Tutaj? To ja już tutaj dojechałem? Wow, nie no, seryjnie, takim pojazdem, który jeździ 130 po offroadzie się zupełnie inaczej czuje tutaj dystans na mapie w tej grze niż pojazdem, który jeździ nawet po 99 albo po 100. Niby tylko 30 różnicy, ale jednak no czuć, czuć po prostu, czuć jak się jedzie, że tak o, już tutaj przyjechałem, gdzieś to niemożliwe, dopiero co niedawno wyjechałem. O kurczę, coś mnie goni tutaj niedaleko, a propos świnek właśnie morskich. Coś niemiłego mnie tutaj śledzi. Do tego miasta pewnie trzeba naokoło wjechać jakoś, może od strony wody, ale jako z strony wody nie mam tam wjechać. O, ups, a na szczytku wyłącznie Hunter, chociaż z Hunterem też może jest spory problem, bo on jest całkiem blisko. Wiemy właśnie, Hunter mają to o siebie, że są właśnie najgroźniejsze, kiedy są blisko. Kiedy są daleko, to jeszcze nie ma szczególnego problemu. I potem chyba jest wieżyczka. Kurczę, chciałem do tego miasta jakoś wjechać na szybko, żeby się uzdrowić, ale ho, jak tam wjechać? To jest nie pytanie nie za 100 punktów. Jak do tego pieprzonego miasta kurczę się dostać? Ten adulty po prostu mówię, nie, to nie mogą być wieżyczki, ponieważ wieżyczki mają X zamiast kółeczek. Jak do tego miasta jakoś wjechać? Może tu dołem jest zwiast, ja tutaj zupełnie go olałem. Może tutaj właśnie jest zwiast w tym miejscu. O, nie wiem. Widzę, że w ten sposób się przejechać nie da i widzę też, że tutaj są przeciwnicy gdzieś teraz obok. What? Gdzie oni są? Derp. No nie mówcie mi, że na tych skałach są. No weźcie mi nawet nie mówcie, kuźwa, no. Ja wiem, że ta gra ma swoje schizy, ale bez przeginy. A tu właśnie z tego miasta całego wjazd. Chyba tak, a jest tutaj także Ural, który, że tak powiem, dość utrudni wjazd do tego miasta. Nie pytajcie, jak do tego miasta wjechałem, znaczy sobie pytajcie, po prostu okazało się, że tą skałę można otworzyć po prostu używając, chciałem powiedzieć dzwonka, to nie jest dzwonek, nie hamulca, Boże, trąbienia? Powiedzmy, że trąbienia, nie pamiętam teraz słowa za bardzo, jak to się mówiło na to. Wybaczcie, ale o godzinie 24 to człowiek ma wodę z mózgu. Zwłaszcza jak cały dzień był aktywny bardzo. Dobra, mniejsza o to, co my tu mamy. Bunkier, w którym nikogo nie ma. Hurra! I mamy także zupełnie nieciekawe towary w sklepie. Tym bardziej hurra, ale przynajmniej mogę naprawić pojazd, więc coś jednak ciekawego tutaj jest. I jest pojazd nowy, zwący się Biełazem. O, Biełaz. Mały slot z przodu, duży slot z tyłu. Wiecie co? Ja mam najlepszy pomysł na świecie, taki, że wiecie. Teraz kliknę Escape, zapiszę sobie grę. I zobaczymy, czy Biełaz jest warty zakupu, czy nie po prostu. W ten sposób to zrobimy. Skało, otwórz się.
zyskało. Dziękuję. Aha, albo to przeżyłem już teraz. Ciekawostka. Dobra, a propos. Warsztat poproszę. Dajcie mi Biełaza tutaj, proszę bardzo. Biełaz. O, 10 tysięcy na plus nawet wychodzę, przez to, że mój pojazd ma swoją sporową cenę. O, masz 3 sloty na te mniejsze dodatki. Mhm, spoko. A się to mam przenieść, okej. Co się właśnie stało? Nie wiem. Kup. Mogę jakoś tylko biorę to jeszcze jakoś podreperować sobie. Tak, o Boże, te ceny! Te popieprzone ceny! O Boże, jedyny. Ktoś mi na razie nie chodzi tylko zakup tyle, co po prostu chodzi mnie to, jaką ma w najlepszych częściach sloty porobione. Jeden slot największy prawie, albo największy nawet i, to jest dobre. Okej, okay. A na tyłach, najlepszy tył, 10 tysięcy kosztuje, tak? Tak, właśnie najlepszy tył. Rdzawy kolos. Rdzawy kolos, dwa sloty pomniejsze, czy średnie. Jeden na... to jest sporo lepszy pojazd od mojego, bo to trzeba mamy też więcej miejsca właśnie na tyłach. Pytanie, czy średnie. Jeden na... to jest sporo lepszy pojazd od mojego, bo to trzeba mamy też więcej miejsca właśnie na tyłach. No dobra, Oliska, wybaczcie za malutki przeskok, ale grę mi po prostu wywaliło i tyle. I szczerze powiedziawszy, jakoś ten odcinek na pewno będzie wydany, zanim ja na kolejny nagram, na 200%, bo jutro mam tylko godzinę w domu, a ten odcinek będę starał się wysłać, żeby jutro już był. Zanim na pewno będę miał czas na nagrywanie. Więc to właśnie pytanie do was, czy waszym zdaniem kupić Biełaska, czy nie kupować Biełaska? No bo, dofarmić sobie jakieś te 100 tysięcy to jestem w stanie, dzięki takim misjom właśnie jak zabijanie przeciwników w ciągu 15-20 minut, więc to nie jest tam, może po 100 tysięcy mi się uda. To nie jest jakiś szczególny problem, ale tylko czy warto, czy nie, ponieważ może być tak, że wkrótce będzie dużo lepszy pojazd. A także, no, pewnie się spyta ktoś, to, skoro jest lepszy, to kup teraz ten, a potem sobie pozbieraj na lepszy, nie? Żebyś miał jeszcze lepszy potem, a teraz póki co pojeździ tym, bo jest fajniejszy od tego, jakaś odmiana będzie. Tylko, że jest taki malutki problem, ludziska, że niestety jest w tej grze taki mechanizm, że jak ja sobie kupię lepszy pojazd, to przeciwnicy także będą lepsi, koszty eksploracji, lepsi, silniejsi, no tak może być, to lepiej zabrzmi. Koszty eksploatacji tego pojazdu będą coraz większe, większe i większe i tak naprawdę mi się to za bardzo nie będzie opłacać, jeżeli na przykład powiedzmy za dosłownie jedną mapę będę mógł znaleźć pojazd, który od tego będzie o połowę na przykład lepszy, ponieważ ktoś mi pisał, że jest jakiś tam chyba rozjemca czy coś takiego, który jest sporo lepszy od właśnie chyba tego błazenka, czy ten persa śniadą, bo już zdążyłem zapomnieć. Dobry jestem. Dobry jestem! Jej! Tylko na zeszłym 3 minuty temu jeszcze nie pamiętam, bo jakiś błazen to był już coś? Mniejsza o to. Sarajewo! Skądś poznaję nazwę tego miasta. Nie mam pojęcia skąd. Starszy. Masz dla niej jakąś pracę? O, dostarczenie paczuszki, tam ludzi może być, mniejsza o to. Dopadliście mnie, demony! Najpierw moje pole, a teraz chcecie zabrać mnie, nie poddam się łatwo! Ja ciebie też witam. Jesteś jednym z tych, widziałem cię na płonącym polu! Nie martw się, dobry człowieku, potęga nauki nie wypędzi demony z twojego pola, widziałem już to wcześniej. Nie wiem, czy właśnie jakiegoś side questa sobie nie zepsułem. Seryjnie, kuźwa, nie mam pojęcia, ale też side questa właśnie nie zepsułem. Mniejsza o to. Mniejsza o to, nie będę się przejmował. Dobra, co ciekawego to jeszcze mamy? KPW, jeża i samym badziewie w sumie. Samym badziewie w tym mieście niestety jest. No cóż, jej, w ogóle to cięcia nie robiłem w tym odcinku. W tym odcinku było jakiekolwiek cięcie dłuższe? Chyba było jakieś. Ale cóż, zbliżamy się powolutku do jakiegoś tutaj kolejnego jegomościa. Jestem zadowolony z tego, iż ta lokacja jest dużo bardziej pełna od poprzedniej, jeżeli chodzi tutaj o wypełnienie jakimiś miastami, sidequestami i tak dalej. Bo w tamtej, w sumie nawet miast było całkiem sporo, ale sidequestów, czy jakichś przeciwników, czegoś takiego ciekawszego to było dość mało. O, ups, myślałem, że to wróg. Już tak odruchowo zacząłem strzelać, ponieważ przyzwyczaiłem się, że pojazdy klasy Ural są tylko i wyłącznie wrogowie. A tu się okazało, że jednak ktoś tutaj się nie wrogi trafił i pozostanę chyba tylko ta droga w tym miejscu i cała lokacja będzie już przeze mnie zjedzona, hura. Jej, wiwa dla zwiedzania lokacji!
W ogóle ostatni odcinek trwał tylko 19 minut. Zobaczcie mi, jak powiedziałem, no on trwa 19 minut dla was, ale ten odcinek trwał 45 minut. Wszyscy nagram te odcinki pod rząd i powiem wam, że w sumie to już ten i poprzedni trwają. Zginęłem właśnie, świetnie. Jej, nie ma to jak przeciwnicy z bardzo słabymi brońmi. Mają 300 HP, a broń jest z kosmosu. Latające drzewa. Stare, dobre szasy. Jeżeli wiecie, co mam na myśli. A jak nie, to powiem tylko jeszcze jedno słowo. Armageddon, if you know what I mean. Jeżeli nie wiecie, co, o co chodzi, to nie ma się czym przejmować, bo to o co chodzi znają tylko naprawdę najstarsi widzowie tego kanału. Jednakowoż póki co cięcie i spotkamy się za chwileczkę, bo tutaj jak nie zawaliliście wcześniej, to długo gry zapisywałem i muszę ten cały kawałek po raz drugi przejść. Magia montażu, cięcie. O, i dzięki temu, że tutaj musiałem kawałek przyjść od nowa, mogę pokazać wam drugą tej rozmówkę i ona kończy się niczym innym. Hurra! Czyli nie zepsułem żadnego sidequesta w ten sposób. Jestem dumny z siebie, że od razu wypełniłem dobrą opcję. Przecież w sumie obie są dobre, więc tam takie, że no jak miałem szansę 100% trafienia na dobrą opcję, to że trafiłem na dobrą od razu, to nie jest jakiś tam szczególny wyczyn, no ale tam, no powiedzmy, że to był heroiczny iście wyczyn, niczym przejście, nie wiem, tam Dark Soul'a w lewą stronę, mimo tego, że Dark Souls jest 3D, więc najmniejszego sensu nie miało, no ale cóż, chciałem tej nawiązać do szkodzenia Mario w lewą stronę, więc co w sumie nie jest aż takie super ciężkie, jak się wydaje, bo kiedyś tam pamiętam, że grałem jakiś tam freshowy remake tego Mario w lewą stronę i to w sumie nie ma zbyt wiele wspólnego z Hard Trackiem, ale no nie było to wcale takie ciężkie, ale trollowe strasznie, póki co jednak cięcie. No i dobra, zbliżamy się już do tego naszego całego celu, tego jednego z heretyków, sam poganasz to heretyka, już nie pamiętam. Jednego tutaj się pozbyliśmy, a tutaj właśnie jest drugi, a to jest pogan właśnie, heretyk był wcześniej. I też chyba wspomnąć warto o tym, iż to miasto, które chwilę wam pokazywałem, gdzie był ten cały pojazd, to jest Toskana, nie wiedziałem, że w Toskanie on jest, no jednak te możliwości przełączania, a czasem jednak o nich idzie zapomnieć, ale w sumie wiedziałem o nich prawie od początku gry. O ile nie od początku, może od początku? Powiem wam, że zanim włączyłem tego Hard Tracka, włączyłem sobie sekundę Hard Tracka Rocka. Tak, Hard Tracka Rocka, jak to głupio brzmi, ale mniejsza o to. Hard Track Rise of the Clans, ponieważ chciałem sprawdzić, czy on również ma takie problemy na wyższych rozdzielczościach. No i ten właśnie od początku jest taki gorszy pojazd, a dość szybko się dochodzi do zmiany pojazdu. Ale mniejsza o to. Do Hard Tracka Rocka jeszcze przejdziemy za parę dni pewnie, no bo ta seria chyba jeszcze trochę potrwa. Chociaż nie jestem pewien, czy to już właśnie zabicie Axela będzie końcem, czy to się jeszcze dalej będzie. Nie wiem, czy jakiś bagien się podobno udać, jakiegoś tam potwora pokonać i tak dalej. Więc coś mi się wydaje, że tutaj Axel chyba nie będzie naszym ostatnim problemem, albo Axel będzie liczył jakaś postać z kreskówki, będzie nam dość długo uciekać w jakiś magiczny sposób, nie wiem w jaki. Tam wiadomo, pójdziemy do jego bazy, nie ma go tam, pójdziemy do jakiejś innej bazy, tam go też nie będzie, pójdziemy do jeszcze innej bazy, tam go też nie będzie i koniec końców po 200 bazach okaże się, że cały czas był w pierwszej, tylko był jakiś tam, nie wiem, ukryty ze ścianą. Wow, te sprawy, rozumiecie, takie bezsensowne, głupie rzeczy. I to jest chyba droga pod mostami, czy mi się wydaje? To nie było zbyt miłe, takie tam głupie rzeczy, to nie było zbyt miłe. To jest jakiś tajny przejazd pod mostem. Ciekawie mnie, gdzie on prowadzi. Kiedyś tam się udam na pewno. Ale póki co wykonajmy może jeszcze kawałek misji głównej w tym odcinku i zatem zakończymy tutaj samą sprawę. Zobaczmy, co ciekawego tutaj możemy zrobić a propos. Muzyka, wow. Tą nutę akurat bardzo lubię. Też bardziej bym ją lubił, gdyby nie było 100 stopni w cieniu. Te bronie wyglądają kozacko. Ten cały błazen mógłby je zanosić. Biełas mógłby je nosić, to było całkiem fajne. Tego mnie korcie, ale właśnie poczekam sobie na waszą opinię i do niej się właśnie tutaj zastosuję. Czy warto go kupić, czy może jednak lepiej nie? Pójdę za większością. Kelner Antonio! Witaj wędrowcze, co słychać? Wiesz, że wszystko w porządku, o to fajnie, super. Śmieciarz Saks. Hej, człowieku, mógłbyś poruszyć trochę rzeczy do pobliskiej wioski? Oczywiście nie za darmo, sam bym tam pojechał, ale jestem zbyt zajęty zbieraniem trofeów na polach walki. Wygląda na twojego questa, ładuj swoje rzeczy. Okej. No i Husk. Czego chcesz? Powiedziano mi, że znajdę tutaj pracę, odpowiedzi na moje pytania. Całkiem możliwe, kim jesteś? Jestem tu nowy, przybyłem ze wschodu, więc słyszałem o waszym przywódcu, Axlu. Nie był Axel? Albo Alex? W nie był Axlu. Pewno nie. Dziwne, albo powiem, Axelu bardziej. Axlu.
To jest źle przetłumaczone, ale mniejsza o to. O tak, to wspaniały człowiek, nie ma rzeczy, której nie potrafiłby dokonać. Chciałbym go spotkać osobiście, to bardzo trudne. Nie spotykałem się ze zwykłymi ludźmi ze względu na prośby zamachu, na próby zamachów. Nie ma żadnego sposobu, żeby go poznać. Czekałem na to całe życie. Powiedziałem trudne, a nie niemożliwe. Axel oczywiście nagradza bohaterów wojennych. Dołącz do naszej armii, udowodni, że jesteś wielkim wojownikiem. Wtedy będziesz miał szansę uścisnąć Axelowi dłoń. Z kim walczycie? Nasi wrogowie są z północy. Odwrócili się od nas, gdy potrzebowaliśmy jej pomocy, więc teraz nie mamy dla nich żadnej litości. Axel prowadzi nas ku erze dobrobytu i tylko ci nasi żałości sąsiedzi stoją na drodze, ale już niedługo. Rozumiem. Ty jesteś z nami czy przeciwko nam? Być może jest inny sposób na spotkanie Axla. Jak sobie chcesz, ale w takim razie lepiej jak najszybciej odpuść nasze ziemię. Nie robimy tutaj marnujących za nasz czas bezsłową gadką. Okej, a ta muzyka jest całkiem przyjemna, jak powiedziałem wcześniej. Całe świeją te części tutaj także są, ale mniejsza o to. No i dobra, odziska, w takim razie ten odcinek w tym momencie zakończę. W kolejnym odcinku zdecydujemy sobie, czy kupić tego biłaska całego, czy nie. Ponadto także bierzemy sobie stronę, do której dołączyć. I w sumie wiecie co? Wy to wybierzecie. Zajmę właśnie tam dla was ten ankietę może, jeśli będę miał czas jutro, chociaż z tym może być krucho. Ale postaram się tą ankietę zrobić, która będzie trwała pewnie tam jakieś parę godzin tylko. I właśnie bierzcie sobie, czy mam dołączyć do Axela, czy, że tak powiem, niczym... Łotr! Współdziałać z Axelem właśnie w jego brutalnych akcjach, a potem wbić mu nóż w plecy. Czy może jednak mam po prostu najprościej w świecie zrobić zupełnie inaczej, dołączyć do buntu przeciwko Axelowi i czy bohater ściąć mu głowę, znaczy bardziej rozwalić samochód, ale mniejsza o to. Rozwalić samochód, jakbym był jakimś gangsterem, no a w sumie, że postać jest bez litości, więc może jakimś tam gangsterem jakby po części jest. Jest z końców z frakcji, do której chyba nigdy nie należy, do Farmer Unions. Jakaś właśnie frakcja gangsterska jest, diabeł to wie. Diabeł to wie i szatan się o tym interesuje. Ale póki co jednak ja dziękuję za obejrzenie. Do następnego razu. Na razie, cześć ludziska. Hej.